Witajcie kochani, witam się z Wami dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale. I co dzisiaj? Dzisiaj mamy niedzielę i wybieramy się do miasta, tutaj niedaleko nas, na planty, bo dzisiaj mamy Dzień Dziecka. Co prawda Dzień Dziecka był w tygodniu, ale miasto organizuje ten dzień dzisiaj. Także sprężamy się szybciutko i jedziemy, bo wszystko zaczyna się o 14, a mamy 13 godzinę, a wcześniej musimy jeszcze wstąpić w pewne miejsce. Także zabieram Was ze sobą. O, i weszliśmy na taką wysoką górę. My na Podlasiu też mamy górę. A proszę, kasztan. Będziemy wiedzieć, gdzie przychodzić kasztany grywać. Taka wysoka. To się nazywa Łysa Górka. Łysa Górka. Kiedyś za czasów szkolnych, licealnych się tutaj przychodziło. Proszę, jak wysoko. Tylko wejście tylko dla sprytnych, synku, bo spadniemy. Butelka! Łysa Górka, proszę bardzo. Na sankach można sobie zjeżdżać. Witajcie kochani, już kolejnego dnia. Wczoraj nagrałam jakąś tam końcówkę jednak, słuchajcie, chciałabym się podzielić z Wami moimi wrażeniami po tym naszym, słuchajcie, wypadzie na ten Dzień Dziecka zorganizowany przez nasze miasto. Chciałam powiedzieć, co mi się podobało, co mi się nie podobało, jakie są moje wrażenia. Jedna rzecz będzie, słuchajcie, według mnie troszkę zabawna. No i chciałam Wam pod koniec pokazać książkę, jaką kupiłam. Może Wy ją czytałyście, może macie jakieś opinie na temat tej książki, także chętnie bym przeczytała Waszych opinii na temat tej książki. Ja jestem jej bardzo ciekawa, ale o książce za chwilę. Teraz moje takie, wiecie, wrażenia z tego całego Dnia Dziecka. Według mnie brakowało atrakcji dla takich małych dzieci jak mój synek. Mój synek ma tak około 5 lat, jeszcze nie ma pełnych 5, ale według mnie nie było tam takich atrakcji dla takich dzieci. Było kilka atrakcji, powiem Wam, też mogłyście widzieć na filmie. Pierwsza atrakcja, która myślę była dla wszystkich, to DJ i taniec na scenie. Jednak to, co mi się nie podobało, to scena była wylana betonem. Kiedyś była drewniana i jak tańczyłam w zespole ludowym, to jak był deszcz, to wszyscy leżeliśmy, także to też było złe. No ale tutaj mi się nie podobało, bo w razie upadku, no to wiadomo, troszkę niebezpiecznie, a dzieci bardzo, bardzo, bardzo tam skakały i tańczyły. Kolejna atrakcja, tak już idąc od sceny po kolei, to były te takie duże dmuchane kule, w które wchodziło dziecko i tam rodzic mógł je toczyć. No uważam, że moje dziecko jest na to za małe, także taka atrakcja dla takich większych dzieci. Później był taki wielki, dmuchany zamek. No tutaj moglibyśmy polemizować, ale był duży i byłoby ciężko wejść takiemu małemu dziecku. Poza tym staranowałyby go dzieci większe, bo były tam dzieci, wiecie, mojego wzrostu, które się świetnie bawiły, wchodziły, zjeżdżały, trzeba było wchodzić środkiem i zjeżdżać bokami. Ale myślę, że to też dla takich małych, tym bardziej, że rodzice no, nie prowadzili tam takich dzieci maluszków. Kolejna rzecz to jazda na kładach. No tam też garnęły się tylko takie większe dzieci. Ta kolejna atrakcja to jazda na kładach i tam też garnęły się takie większe dzieci. W ogóle nawet nie wiem, czy bo to panowie tam wozili tymi kładami, czy oni by wzięli takiego malucha. Zresztą, no, mój synek byłby zadowolony, gdyby go wzięli, wiadomo, ale no nie wiem, nie wiem. No i ostatnia atrakcja to samochód wojskowy. No tutaj skorzystaliśmy z tej atrakcji.
spotkaliśmy tam bardzo dużo naszych znajomych też przy tym samochodzie. Dzieci wchodziły nawet na dach. No i był taki stworzony taki mały mini poligon, który można było przejść. Był tam świetny pan, no nie wiem, czy to się nazywa wojskowy żołnierz, który naprawdę świetnie tym kierował i to mi się bardzo, bardzo podobało. Naprawdę z takim podejściem, świetnym podejściem do dzieci. No i było to widać po nim, że lubi dzieci, że no ta praca dla niego taka akurat w tym momencie no, sprawiała frajdę. Mój synek siedział, słuchajcie, w szoferce i mój synek siedział na pace razem z tatusiem, także tutaj było takie coś, taka już atrakcja fajna, z której mogli skorzystać i dorośli i mogły skorzystać też takie małe dzieci. No to tutaj to mogę powiedzieć, że tak. A później, słuchajcie, wybraliśmy się już na tą naszą łysą górkę, którą możecie zobaczyć na filmie. To jest najwyższa góra w naszym mieście. Mieszkamy na Podlasie, także gór tutaj u nas nie ma, ale śmiałam się, że zdobyliśmy szczyt. Także byliśmy na łysej górce i potem pospacerowaliśmy sobie po parku i wróciliśmy do domu. Jeździliśmy dwa razy, musieliśmy wrócić na jedzenie, później pojechaliśmy sobie jeszcze raz. No także to tyle. Takie coś śmiesznego, co zauważyłam. Moda. Ostatnio są modne takie opaski z takimi, wiecie, tutaj takie jakby wiązania. Tych opasek w Chińczyku jest pełno do kupienia, bo w takich sklepach no nie zauważyłam, żeby były takie, chociaż CCC, HM pewnie mają, ale takie Pepco to nie, ale Chińczyk to ma na pewno, słuchajcie, całą bazę takich opasek. Więc właśnie i moda. Czym wyższy czub, czym wyższe wiązanie, tym bardziej dumna twarz u kobiety, bo widziałam kobietę, która właśnie już miała aż takie wiązanie, taki duży czub i taka była z tego dumna. Podejrzewam, że no to ta tak w ramach żartów. Także wiecie, muszę sobie poszukać opaski z takim dużym czubem, żeby być jak najbardziej modną. No i tutaj to wiecie, taki żart na koniec, ale faktycznie tak było. Była pani, która miała tutaj taki wielki czub i w ogóle bardzo dużo kobiet z takimi opaskami i zauważyłam, że czym wyższy czub, chyba tym lepiej, więc naprawdę muszę się zaopatrzyć w taką opaskę. No i ostatnia rzecz, którą chciałam się z Wami podzielić, jeżeli już dotrwaliście do końca, to jest książka. Tą książkę kupiłam, bo oglądam taką youtuberkę, która bardzo często pokazuje tę książkę, która opowiada o tej książce, ale też o innej, którą już czyta. No ale właśnie mówiła, że należałoby zacząć czytać od tej książki. Ja powiem Wam, nie jestem jakimś specjalnym molem książkowym, za bardzo tych książek tam nie czytam, chyba że mnie bardzo zainteresują. Ale to jest zazwyczaj tak, jeżeli pierwszych kilka stron mnie nie znudzi, to książkę doczytam do końca. Osobiście lubię czytać książki, które ukazują faktyczne rzeczy, które ktoś tam przeżył, jego doświadczenia, później może jakąś jego przemianę człowieka danego, czy to kobiety, czy mężczyzny, takie książki lubię czytać, ale też książki właśnie takie, no... książki, które przekażą mi jakąś wiedzę. Musiałam się chwilę zastanowić, bo nie wiem, jakby to ująć. Może nie do końca to wyjaśniłam. Więc tutaj książka Potęga teraźniejszości. Taką książkę zakupiłam. Była niedroga, gdzieś około 17 zł po promocji znalazłam. Eckhart Tolle. Nie wiem, czy dobrze czytam imię i nazwisko autora. Ale bardzo mnie ta książka zainteresowała i chciałabym przed nią przebrnąć i ją przeczytać. Tutaj na początku pisze właśnie, że jesteś tu, aby mógł się ziścić boski plan wszechświata, jesteś aż tak ważny. No i dalej tutaj wiecie, jest spis treści i cała historia. Ja jeszcze nie czytałam tej książki, nie oglądałam żadnych recenzji na jej temat, więc nie mogę się na jej temat wypowiedzieć. Jednak wydawała mi się właśnie ze względu, że ta osoba ją poleca, interesująca, więc dlatego ją zakupiłam. Już przez dłuższy czas się zastanawiałam, czy ją kupić. No tak, ta kobieta mówiła też, że czyta aktualnie książkę Potęga podświadomości. Także jeżeli ta książka mnie zainteresuje, to na pewno też zakupię i tamtą i też ją przeczytam. Także moje kochane, to by było na tyle z tego mojego dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Prosiłabym też o jakieś komentarzyki pod moim filmem. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym. Buziaczki, pa!